Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj posłuchamy, jak ojciec Szóstak orzekł, że ogromna część Kościoła jest ekskomunikowana. I zobaczymy, czy są jakieś podstawy, żeby tak twierdzić. Zapraszam. Posłuchajmy krótko wypowiedzi ojca Szóstaka. Druga grupa tradycjonalistów to jest grupa, która, jakby to nazwać, ma bardzo dużo wątów i ma bardzo dużo sprzeciwów względem tego, co się dokonało na Soborze Watykańskim II. To jest grupa, która może nie tyle uznaje, że msza święta posoborowa to nie jest msza święta, ale uznaje ją za gorszą mszę świętą od tradycyjnej. Jednocześnie mają też dużo zazwyczaj wątpliwości i sprzeciwów względem różnych reform, które się dokonały w Soborze Watykańskim II. Które mają też dużo sprzeciwów względem, nie wiem, papieża Franciszka, jego sposobu prowadzenia kościoła i tak dalej. Ta druga albo trzecia kategoria to jest kategoria niekościelna. To nie są ludzie, którzy są w kościele. I ja uważam, że to, co zrobił papież Franciszek, wiem, że część ludzi, katolików, którzy nie są w ogóle w tradycyjnym duszpasterstwie, się z tym nie zgadza, uważają, że to jest błąd. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Dlatego, że ona de facto, że tak powiem, sprawia, że ci, którzy w kościele już nie są, mimo że się udawali, że są, to no, się okaże, że nie są po prostu. Że oni, że tak powiem, ja wiem, że oczywiście w ich mniemaniu to oni są tym prawdziwym kościołem, rozumiem to, ale kościół poszedł dalej, kościół poszedł inną drogą, głęboko w to wierzę, drogą inspirowaną i kierowaną przez Ducha Świętego. I koniec, ja zdaję sobie sprawę, że za chwileczkę pod tym filmem wysypią się komentarze wszystkich z drugiej i trzeciej grupy, które napiszą, że w ogóle wiadomo, że to jest wszystko herezja i tak dalej, oni są prawdziwym kościołem. Uwaga, te komentarze będą kasowane, kochani. Dlatego, że dyskusja jest możliwa tylko z tą pierwszą grupą. Nie dlatego, że z drugą grupą czy z trzecią grupą nie chcę rozmawiać. Tylko nie da się rozmawiać, po prostu, zwyczajnie. Ojciec Szóstak dzieli tradycjonalistów na trzy grupy. Pierwsza grupa są to ci, którzy lubują się w mszy tradycyjnej, ale nie mają absolutnie nic do zarzucenia reformom posoborowym. Druga grupa i według ojca najliczniejsza, co myślę, że jest prawdą, jest to grupa tych, którzy uważają, że reformy posoborowe zawierają wiele błędów, że msza posoborowa jest w jakiś sposób gorsza od mszy tradycyjnej. Trzecia grupa, którą wymienia ojciec Szóstak, są to ci, którzy nie uznają papieża i nie uznają ważności nowej mszy. Według ojca druga i trzecia grupa to już w zasadzie to samo i ojciec właśnie orzeka publicznie wobec setek tysięcy swoich subskrybentów, że druga i trzecia grupa nie jest w kościele. Zaskakująca decyzja, zaskakująca deklaracja. Otóż ekskomunika jest najcięższą karą kościelną. Jest wykluczeniem z kościoła i kościół bardzo precyzyjnie definiuje, kto jest ekskomunikowany. Kościół bardzo precyzyjnie określa, kogo można z kościoła usunąć, a kto sam się z kościoła usuwa. Prawo kanoniczne karze za najcięższe przewinienia właśnie karą ekskomuniki. Tutaj ojciec nie zarzuca, powiedzmy, jakichś przewinień, tak, przeciwko prawu kanonicznemu, tradycjonalistom, natomiast uważa, że niejako, no takie przynajmniej mam wrażenie, że popadliśmy w jakąś herezję. To znaczy, jego w zasadzie jedyny argument jest taki, że oni nie idą z Kościołem. Uważają, że Kościół poszedł w złą stronę, a Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, dlatego oni w ten sposób sami wykluczają się z Kościoła. Nie ma w teologii katolickiej żadnego uzasadnienia takiej tezy. Kościół jasno określa, co jest nieomylnym nauczaniem, czyli w co każdy katolik musi wierzyć. Ojciec mówi tutaj niejako o prawach wiary, o prawdach wiary, przepraszam, to znaczy mówi o tym, o nauczaniu posoborowym, reformach posoborowych i ci, którzy je krytykują, według niego po prostu automatycznie są usunięci z Kościoła, stawiają się poza Kościołem. Zauważmy, że sam papież Franciszek miał taką wypowiedź, gdzieś tam taką luźną wypowiedź, że ci, którzy interpretują Sobór Watykański II po swojemu, oni są już niejako poza Kościołem. Zachęcam tutaj do obejrzenia mojego materiału, który będzie podlinkowany w opisie pod filmem.
kogo potępia papież Franciszek. Jest to materiał właśnie o tej wypowiedzi. Była to natomiast taka, powiedzmy, że luźna wypowiedź papieża Franciszka, która pokazuje, w którą stronę on myśli, natomiast oczywiście nie ma ona żadnej mocy prawnej. Tutaj ojciec Szóstak, jako najwyraźniej wierny uczeń papieża Franciszka, powtarza mniej więcej to samo do swoich widzów. Natomiast ja powtarzam moje pytanie, które już wtedy zadałem, na jakiej podstawie ojciec to twierdzi. Uwaga, jeśli ojciec nie ma wystarczającej podstawy teologicznej, żeby oskarżyć nas na przykład o herezję, no bo oczywiście, jeśli ktoś publicznie głosi herezję, należy powiedzieć, że stawia się on poza Kościołem. Kto głosi herezję? Ten, kto sprzeciwia się jakiemuś dogmatowi, jakiejś uznanej prawdzie wiary. Odsyłam do mojego materiału Hipernieomylność, który dokładnie wyjaśnia, zgodnie z teologią katolicką, co jest w Kościele nieomylne, w co każdy wierzyć musi. Na przykład nieomylną prawdą wiary jest to, że istnieje piekło. Tak? To jest taka prawda wiary, która dla samego ojca Szóstaka wydaje się być taka lekko kontrowersyjna, albo nawet nie lekko kontrowersyjna, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Otóż są prawdy wiary, których odrzucenie skutkuje tym, że człowiek popada w herezję. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, ani w prawie kanonicznym, ani w dziełach teologów katolickich, ani w ogóle w teologii Kościoła, nie ma nigdzie powiedziane, że człowiek musi przyjmować wszystko, co przychodzi od władzy kościelnej, że to wszystko należy po prostu przyjmować. Tutaj zacytuję fragment mojego materiału Kogo potępia Sobór Trydencki, gdzie cytuję uznaną dogmatykę katolicką, która w zgodzie z powszechnym nauczaniem w Kościele definiuje, w jaki sposób jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła. To jest Dicam Piusen, dogmatyka katolicka. Jest ona w języku niemieckim, dlatego że mam ją jeszcze z czasów moich studiów w seminarium w Bawarii. Jest to jeden z tych podręczników, z tych dogmatyk, jedna z tych dogmatyk, z których korzystaliśmy w dużej mierze właśnie w czasie naszych wykładów. Jest to oczywiście przedsoborowa, ciesząca się dobrą sławą przed soborem dogmatyka katolicka. Ja tutaj będę na żywo tłumaczył. A propos nieomylności właśnie papieskiej. Jeśli chodzi o treść, sama treść dogmatu pokazuje, że papieska nieomylność jest osobistym przywilejem rzymskiego biskupa. Nie może być nikomu delegowana. Kiedy papież, czy to we własnej osobie, czy to przez kogoś innego, używa swojego najwyższego urzędu nauczycielskiego bez przemawiania ex cathedra. Używa najwyższego urzędu nauczycielskiego bez przemawiania ex cathedra, czyli właśnie w ściśle, w sensie dogmatu, wtedy jego decyzje nie są nieomylne i są odwołalne. To dotyczy również dekretów komisji papieskich. Kiedy taka kongregacja w imieniu papieża podejmuje jakieś decyzje dla całego Kościoła w kwestiach wiary, ich decyzje, tych kongregacji, nie są nieomylne. Nie stają się nieomylne również przez to, że papież je ogólnie lub konkretnie podpisuje czy akceptuje. Tylko wtedy stałyby się nieomylne, gdyby on, tak, gdyby papież podniósł je ewidentnie do tego wymiaru, do tej godności właśnie decyzji ex cathedra w kontekście tego dogmatu z pierwszego Soboru Watykańskiego. Czyli nawet decyzje dla całego Kościoła rzymskich kongregacji zaakceptowane przez papieża, czy nawet gdy on sam przemawia mocą swojego najwyższego urzędu nauczycielskiego bez deklarowania, że jest to teraz dogmat wiary i każdy musi w to wierzyć i jak nie, no to wtedy przestaje być katolikiem. Takie decyzje nie są nieomylne. I dalej. Te decyzje czy akty urzędu nauczycielskiego, które nie cieszą się nieomylnością, wobec nich nie ma obowiązku, ścisłego obowiązku wiary, nie ma wobec nich ścisłego obowiązku poddania się pod nie, ale oczywiście, jeśli pochodzą od urzędu nauczycielskiego, mają jak najbardziej głęboką, nadprzyrodzoną pewność,
i dlatego powinny być z religijnym posłuszeństwem, powinny być na sposób, powiedzmy tak, pobożnościowy przyjęte. Ten obowiązek tylko wtedy może przestać istnieć, może przestać obowiązywać, gdy ktoś po długim zbadaniu tematu, mając poważne argumenty, naukowo badając sprawę, doszedł do przekonania, że te decyzje aktu urzędu nauczycielskiego opierają się na jakimś błędzie. Wtedy nawet najwyższe akty urzędu nauczycielskiego papieża lub rzymskich kongregacji zaakceptowanych przez papieża nie obowiązują w sumieniu. Ktoś faktycznie po zbadaniu tematu na sposób naukowy jest przekonany, że te decyzje opierają się na jakimś błędzie. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo dobra, powszechnie akceptowana dogmatyka katolicka. A więc są prawdy wiary, wobec których każdy katolik musi zachować posłuszeństwo, to znaczy, które każdy katolik musi wyznawać. Jest również mnóstwo wypowiedzi urzędu nauczycielskiego, które nie są nieomylne. Papież Franciszek nie ogłosił żadnego dogmatu, Benedykt XVI również nie ogłosił żadnego dogmatu, Sobór Watykański II również nie ogłasza żadnego nowego dogmatu. Mamy do czynienia ze zwykłym nauczaniem urzędu nauczycielskiego Kościoła. Teologia katolicka zupełnie powszechnie uznaje, że takie nauczanie, jeśli ma się wystarczające teologiczne podstawy, tutaj naukowe w tym właśnie sensie, to znaczy mówimy o teologii, jeśli ktoś ma wystarczające teologiczne podstawy, żeby poddać w wątpliwość te źródła, z których magisterium korzysta, jak najbardziej ma prawo to zrobić, a być może nawet ma obowiązek to zrobić. To jest powszechne nauczanie Kościoła, to jest teza zupełnie powszechnie przyjęta przez teologów. Więc co się tutaj dzieje? Mamy do czynienia z tradycyjnym nauczaniem Kościoła. Nauka Kościoła, teologia Kościoła, która rozwija się powoli, organicznie przez praktycznie 1950 lat. To oczywiście w takim wielkim uproszczeniu. Tradycyjna nauka Kościoła. Kościół ma magisterium przekazane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, urząd nauczycielski, przekazany przez Pana naszego Jezusa Chrystusa po to, żeby przekazywał wiarę, żeby wskazywał, co faktycznie jest objawione. Jest dogmatem wiary, że to objawienie nie może się zmienić. Możemy je lepiej rozumieć, ale ono nie może się zmienić. No i teraz Kościół przekazuje nam to objawienie. Nagle pod koniec XIX wieku pojawia się herezja, o której papieże, święty Pius X na przykład, później również Pius XII, mówią o tym, że ta herezja ma tendencję, żeby wchodzić do Kościoła, żeby inwigilować Kościół od środka, że zwolennicy tej herezji ukrywają się po to, żeby zmieniać Kościół powoli od środka. Później nagle, jakby znikąd, tak, po tych tam 50-60 latach, w drugiej połowie XX wieku nagle pojawiają się inne prądy w Kościele. To znaczy pojawia się bardzo wyraźny duch reformatorski w Kościele i nagle, tak, wprowadzamy zupełnie nową liturgię. Coś, czego nigdy nie było w Kościele. Nigdy tak po prostu nie stworzono sobie nowej liturgii. Msza Święta, która organicznie się rozwija przez 1950 lat, znowu, to jest takie ogromne uproszczenie, bo oczywiście o Mszy Świętej możemy mówić dopiero od Wieczernika, dopiero od tego momentu w ogromnym uproszczeniu, tak? Powiedzmy 1900 lat, przez 19 wieków Msza Święta organicznie się rozwija, powstają sobie powoli, spokojnie różne ryty wraz z rozwojem Kościoła. Nagle przychodzi właśnie krótko po tej herezji, o której wspominałem, która miała za zasadę wchodzenie do Kościoła, to święty papież Pius X o tym wyraźnie mówi. Nagle stop, ta msza po 19 wiekach jest nieaktualna, wprowadzamy nową. Nagle zostają wprowadzone bardzo drastyczne zmiany. Nagle nie ma już potrzeby, żeby nawracać protestantów. Czyli dochodzi do bardzo drastycznych zmian w nauczaniu Kościoła, krótko po tej herezji, o której wspominałem, która miała za zasadę inwigilować Kościół od środka. Tezy te są bezpośrednio zgodne z tą herezją. No i teraz mija te 50 lat, tak, rozwija się ta choroba, można powiedzieć, to znaczy nowy kierunek w Kościele się rozwija i teraz nagle nie można go skrytykować. Dlaczego? Czy dlatego, że sprzeciwiam się jakiemuś dogmatowi? Nie. Dlatego, bo tak.
Bo ja nie idę z kościołem, gdy krytykuję te reformy. Co to znaczy, że ja nie idę z kościołem? Czy gdy powtarzam to, co Kościół nauczał zawsze przez 19 wieków, gdy przekazuję tradycyjną naukę Kościoła, to nagle nie jest ona spójna z tym, co wy dzisiaj nauczacie? Kto tutaj nie jest w jedności z Kościołem? Ten, kto powtarza to, co Kościół nauczał przez 19 wieków? Pamiętamy, objawienie nie może się zmienić. To jest dogmat naszej wiary. To powtarzam to, co powtarzali wszyscy święci, wszyscy papieże do Soboru Watykańskiego II. Na przykład, że protestantów należy nawracać. Dzisiaj Kościół mówi, że nie ma takiej potrzeby, nie należy się nawracać. Znam osobiście pastora, który nie mógł się nawrócić, bo to nie ekumeniczne, ani u siebie w swojej diecezji, ani w Rzymie nie chcieli przyjąć jego konwersji, bo to nie ekumeniczne. Zmienia się drastycznie prawdy wiary i później tych, którzy nauczają tego, co było wcześniej, nazywa się, w praktyce nazywa się heretykami. To słowo nie pada chyba w materiale Ojca Szóstego. Natomiast mówi się, oni są poza Kościołem, bo oni nie idą z Kościołem. Z jakim Kościołem? Jeśli nie idę z Kościołem katolickim, według Ojca, to niech Ojciec mi to wykaże. W którym punkcie sprzeciwiam się nieomylnemu nauczaniu Kościoła? Jeśli nie jest w stanie Ojciec tego wykazać, to nie ma podstaw, żeby oskarżyć nas o to, że jesteśmy poza Kościołem. A jeśli ma Ojciec jakieś teologiczne lub prawne podstawy, żeby wykazać, że jesteśmy poza Kościołem, to niech Ojciec to zrobi. I uważam, że ma Ojciec ścisły obowiązek sumienia coś takiego zrobić. Ojciec ogłosił publicznie, że ogromna część katolików jest poza Kościołem. O tak sobie po prostu. Oskarżył w zasadzie o ogromną zbrodnię, tak? O nieposłuszeństwo wobec Kościoła, wobec oblubienicy Chrystusa, o to, że wyłączyliśmy się sami spoza Kościoła. Oskarża nas Ojciec o bardzo poważne sprawy. Oskarża nas Ojciec publicznie o bardzo poważne sprawy. Ja za wyjaśnienie podając jedynie, że nie idziemy z Kościołem. Proszę wykazać nam, w jakim punkcie nie idziemy z Kościołem. Bo jeśli jedynym argumentem jest to, że nie idziemy z reformami posoborowymi, że krytykujemy liturgię, to ja, jak już było to w tym zacytowanym moim starszym materiale, odpowiadam, że mam prawo, mam pełne prawo, zgodnie z teologią katolicką, krytykować tego rodzaju reformy. Mam pełne prawo. I Ojciec nie ma prawa oskarżać mnie ze względu na tą krytykę, że ja jestem poza Kościołem. Dlatego ponoć bardzo często pada to na tym kanale, gdy mówię o oszczerstwie. Myślę, że warto to wyjaśnić. Czym jest oszczerstwo? Oszczerstwo jest oskarżeniem kogoś o jakąś zbrodnię, której się człowiek faktycznie nie dopuścił, a więc fałszywe oskarżenie. W przypadku grzechu zawsze mamy do czynienia z stroną materialną i formalną, a więc materialna strona to jest sam uczynek, formalna to jest to świadomość i dobrowolność popełnionego uczynku, a więc Ojciec Szóstek, zakładam, że ma dobrą wolę, czyli że jest przekonany, że mówi prawdę. Natomiast to, że człowiek jest przekonany, że mówi prawdę, nie oznacza jeszcze, że faktycznie obiektywnie mówi prawdę. A więc gdy mówię teraz, że Ojciec Szóstek dopuszcza się wobec nas oszczerstwa, to mam na myśli oczywiście tą stronę materialną, czyli Ojciec obiektywnie rzecz biorąc dopuszcza się nieprawdziwego oskarżenia wobec nas. Ojciec jest przekonany, że mówi prawdę, natomiast należy, zanim się kogoś publicznie o coś oskarży, należy to sprawdzić. I to jest ścisły obowiązek sumienia sprawdzić. To i teraz proszę Ojca, żeby Ojciec albo podał konkretne powody, które sprawiają, że można nas publicznie oskarżyć o to, że jesteśmy poza Kościołem, albo niech Ojciec tą tezę wycofa. Inaczej po prostu pozostaje to nieuzasadnione, bardzo ciężkie, publiczne oskarżenie wobec ogromnej części Kościoła, bo bardzo wiele osób ma wątpliwości co do tych reform posoborowych, a zapewniam Ojca, że jest ich coraz więcej. Pomimo tego, że Ojciec twierdzi, że to jest taka nisza i że to wciąż pozostaje niszą, to ja zapewniam, że ten wzrost jest bardzo gwałtowny. I tak, wciąż to jeszcze jest nisza. Natomiast tendencja jest bardzo wyraźna. Kościół przeżywa ogromny kryzys i odpowiedzi w stylu, tutaj to winny jest ten świat i my tutaj jesteśmy za mało protestanccy jeszcze. Te odpowiedzi nic nie wyjaśniają. Natomiast nasza odpowiedź bardzo konkretna. Herezja modernizmu, takie tezy, reformy posoborowe bardzo zgodne z tą herezją. Uważamy, że jest to rzecz bardzo niebezpieczna i że stąd wynika większość problemów Kościoła.
Te tezy nie spotykają się z poważną odpowiedzią. Ojciec deklaruje, że chce rozmawiać właśnie w opium, tak? Seria opium, dyskusja o Kościele. Tak, my chcemy dyskutować o Kościele, natomiast jednocześnie deklaruje ojciec, że wszyscy właśnie z tej drugiej i trzeciej grupy, to z nimi się w ogóle nie da rozmawiać. Cóż to jest za oskarżenie? Ja staram się, wydaje mi się, że kulturalnie, spokojnie, merytorycznie podejmować dyskusję z ojca materiałami. Nigdy nie doczekałem się żadnej odpowiedzi ze strony ojca, takiej powiedzmy wyraźnej odpowiedzi na któryś z tych materiałów. A teraz słyszę, że nie da się z nimi, oni w ogóle nie da się rozmawiać, oni to w ogóle nic nie słuchają. Dlaczego? Skąd w ogóle taki pomysł? Oczywiście ludzie w komentarzach piszą czasami rzeczy złośliwe, czasami rzeczy przesadne, czasami rzeczy niekulturalne, oczywiście. Natomiast moje materiały wobec ojca wcale nie są atakujące. Jest to prosta odpowiedź, proste wejście w dyskusję. Takiej odpowiedzi w ogóle nie ma. I słyszę tylko, jesteście poza kościołem, z wami w ogóle żadnej dyskusji nie ma. Moim zdaniem to naprawdę wygląda bardzo nieuczciwie. Moim zdaniem to wygląda na postępowanie wynikające z jakiegoś strachu. Być może z obawy, wynikające z obawy, że my naprawdę jesteśmy w stanie wykazać, że mamy katolicką wiarę i że to, co wy dzisiaj promujecie po Soborze Watykańskim II, jest niezgodne z tym, co było wcześniej. Moim zdaniem stąd wynika ta niechęć do rozmowy z tradycjonalistami. Moim zdaniem obawiacie się tego, że my wam wykażemy, że ta sprzeczność istnieje. Że sprzeczność istnieje pomiędzy tym, co wy dzisiaj nazywacie nauką Kościoła, a tym, co Kościół nauczał przez 19 wieków. Jeśli faktycznie z obawy przed tym nie chcecie rozmawiać, no to jesteście głęboko intelektualnie nieuczciwi. I wtedy należy zadać sobie pytanie, kto jest w Kościele katolickim, a kto nie jest. Czy ten jest w Kościele katolickim, kto idzie za tym, co Kościół nauczał przez 19 wieków. Przypominam, że mamy dogmat o tym, że objawienie nie może się zmienić. Ten, kto idzie za wszystkimi świętymi, tak, wszystkimi świętymi papieżami, za wszystkim tym, co się działo przez 19 wieków w Kościele, czy ten, kto idzie za reformą, która jest krótko po herezji, która wchodzi do Kościoła, o czym mówią ludzie Kościoła pod koniec XIX wieku, że ta herezja wchodzi w głąb Kościoła. Po tej herezji zachodzą gwałtowne zmiany, podejście Kościoła w wielu rzeczach drastycznie się zmienia i ci, którzy mówią, uwaga, te zmiany są niezgodne z tym, co było wcześniej. Z nimi się nie rozmawia. Ich się wyklucza. Ich nazywa się schizmatykami i heretykami, pomimo tego, że nie zaprzeczają żadnej prawdzie wiary. Zaprzeczają tylko waszym reformom. Tylko waszym reformom, które są bardzo, bardzo wątpliwe, które można bardzo poważnie oskarżyć. A wy ich nie bronicie, tylko mówicie, z nimi się nie da dyskutować. Oni są poza Kościołem. Moim zdaniem to naprawdę nie świadczy o uczciwości intelektualnej i nie świadczy naprawdę o katolickim duchu i nie świadczy naprawdę o wierności temu, co Kościół zawsze nauczał, czyli nie świadczy to o wierności wobec nauczania samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I moim zdaniem ten materiał ojca jest przerażający. Ponoć to słowo jest też słowem, które często używam, przepraszam, jeśli zbyt często. W każdym razie materiał ten jest straszny. To jest moim zdaniem wypowiedź właśnie człowieka, który nie chce rozmawiać, bo jest pewny swego, ale nie ma podstaw teologicznych, żeby być pewnym swego. Ojciec nie ma tych podstaw, a jeśli ma, no to niech ojciec nam je wykaże. Ja moim zdaniem wycofam się już z odpowiedzi na opium, skoro ojciec uważa, że z nami w ogóle nie ma sensu dyskutować i jesteśmy poza Kościołem i ojciec tak lekko traktuje nauczanie Kościoła przez 19 wieków, a i tak pewny jest swego, że tutaj te 50 lat tych reform posoborowych, że to jest właśnie Kościół, to jest właśnie nauka Kościoła. Nie widzę możliwości nawiązania dalszej dyskusji, chyba że ojciec odpowie na ten materiał, przedstawi merytoryczne argumenty albo odwoła swoje oskarżenia. Wtedy oczywiście bardzo chętnie będę z ojcem dyskutował. Natomiast najwyraźniej, znaczy, nie będę już próbował podejmować dyskusji na innych polach, bo moim zdaniem najpierw trzeba wyjaśnić te kluczowe sprawy, które tutaj ojciec poruszył. To znaczy najpierw ojciec powinien albo odwołać te oskarżenia, albo wykazać konkretne teologiczne podstawy, żeby oskarżyć nas o to, że my jesteśmy poza Kościołem, że my w jakiś sposób stawiamy się poza Kościołem, bo
Jedyne oskarżenie, powtarzam jeszcze raz do tej pory, to jest, że my nie idziemy z Kościołem, nie idziemy w duchu tych reform posoborowych, które my oskarżamy o to, że nie stoją one w jedności z nauczaniem Kościoła. Proszę nam wykazać, że tak nie jest, że one są absolutnie spójne. Wtedy możemy podejmować dyskusję na ten temat. A jeśli ojciec, czy kto, jakikolwiek inny teolog nie jest w stanie tego wykazać, to proszę nie oskarżać nas tak po prostu w ciemno, bez wyjaśnienia, że my jesteśmy poza Kościołem, bo my waszych reform nie przyjmujemy. My trwamy przy nauce Kościoła, która zawsze była w Kościele przekazywana. Ono praktycznie przekazali nam wszyscy święci Kościoła katolickiego, a wy trwacie w nauce, która jest czymś nowym, która jest sprzeczna z tą odwieczną nauką Kościoła, która jest praktykowana w Kościele przez ostatnie 50 lat i która wzbudza ogromne wątpliwości, jeśli chodzi o jej prawowierność. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.